Włącz i zostań z nami. W roku wiary wrocławski kościół nawiedzi niezwykły krzyż. To ten sam krzyż, do którego Jan Paweł II wielokrotnie tulił się. Myślę, że to jest dobre sformułowanie. Tulił się Jan Paweł II podczas Drogi Krzyżowej w Koloseum w Rzymie w Wielki Piątek. Rozmawiamy o tym krzyżu, o jego peregrynacji w diecezji wrocławskiej z księdzem Marianem Biskupem, dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Wrocławskiej. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Kłaniam się, witam Państwa. Szczęść Boże. Jak powstała idea? Skąd się wzięła idea, by to właśnie ten krzyż w roku wiary pielgrzymował, peregrynował po dolnośląskich, po wrocławskich parafiach? Inspiracje płynęły z zachęty Benedykta XVI, Ojca Świętego, który w liście zapowiadającym rok wiary zachęcał, aby podjąć różne inicjatywy w roku wiary, których założeniem byłoby przeżyć wiarę na nowo, żywo, ze skutkiem większego przybliżenia się do Chrystusa i dawania o Nim świadectwa. I tych takich programowych zadań, założeń jest ponad 20. Ale one nie miały takiego wyrazu, jak pojawiająca się idea, aby w roku wiary peregrynował krzyż papieski, wielkopiątkowy, błogosławionego Jana Pawła II, jak Pan pięknie określił, do którego w ostatni swój Wielki Piątek tulił się Jan Paweł II. Jak taki krzyż, bardzo prosty, bo przecież nie ma na nim żadnych ozdób, nie ma nawet na nim pasyjki jako takiej. Jak on ma Wrocławian, Dolnoślązaków zbliżać do Chrystusa, ma przymnażać wiary, właśnie ten znak? Krzyż ma krucyfiks. Wyjątkowy krucyfiks, jak będzie można zauważyć w czasie peregrynacji. Krucyfiks, który jest wyrazem całej wyobraźni, ale i przeżyć jego autora. Bowiem krzyż ten został wyrzeźbiony przez amatora, rzeźbiarza, dla swojej żony, która uległa wypadkowi, została sparaliżowana, a on, chcąc jej pomóc w cierpieniach, właśnie wyrzeźbił krzyż, który wisiał przed nią, kiedy ona siedziała na wózku i mogła się weń wpatrywać, czerpiąc duchową siłę. Więc samo powstanie krzyża już przygotowuje nas na spotkanie z tym wyjątkowym rzeczywiście krzyżem. Krzyżem wyjątkowym, bo można by powiedzieć jakoś to pobłogosławionym, czy przez obecność, przez modlitwę wielkiego Polaka, Jana Pawła II, to ta scena nam zapadła najbardziej w pamięć. To ten człowiek. I to rzeczywiście to jest dopełnienie tej jakości. Krzyż sam w sobie ma jakość. Jest znakiem wiary, jest tym znakiem, na którym Chrystus oddał za nas życie dla naszego zbawienia. Ale ofiarowany Ojcu Świętemu krzyż nie znalazł się przypadkowo. Podczas ostatniej, 14 stacji, kiedy siedział, medytował, Ojciec Święty w swojej kaplicy poprosił o krzyż. I właśnie ksiądz sekretarz wówczas Dziwisz mówi do księdza Mokrzyckiego, sekretarza, dziś arcybiskupa lwowskiego: Mieciu, przynieś ten krzyż, który wisiał w pokoju księdza Mokrzyckiego. I przyniósł właśnie ten krzyż, co nie jest bez znaczenia, który omodlony został przez tę żonę rzeźbiarza z jej cierpieniem. Przeniknięty jej cierpieniem też. I oto Ojciec Święty, biorąc ten krzyż swoje, jak wiemy, ostatni etap jego życia, swoje cierpienie, swój krzyż, wnosi w krzyż Chrystusa, wtapia krzyż Chrystusa. Dlatego ksiądz Dziwisz powiedział, to nie papież dźwigał krzyż, to krzyż dźwigał papieża. I teraz można by powiedzieć, że staje przed nami, tymi, którzy mieszkamy w diecezji wrocławskiej, ta niezwykła szansa, by samemu przylgnąć do tego krzyża, by to krzyż nas niósł. No właśnie, księże dyrektorze,
Jak sprawić, by to właśnie ten krzyż stał się znakiem dla każdego Dolnoślązaka, każdego, kto będzie się przy nim modlił, znakiem wiary, by umacniał właśnie wiarę? Wspomniał Pan wcześniej o krzyżu, dopytując, jak to się stało. Właśnie to, co przed chwilą powiedzieliśmy sobie, było u podstaw właśnie, że taki krzyż będzie peregrynował w roku wiary w archidiecezji po wszystkich parafiach. Przeniknięty modlitwą, uwielbiony, adorowany, krzyż nadzieja. Dlatego mottem naszej peregrynacji jest: Witaj krzyżu, nadziejo nasza jedyna. Ta kobieta tyle nadziei wlała w ten krzyż i czerpała z krzyża. No już nie mówiąc o błogosławionym Janie Pawle II, który stał się heroldem krzyża. Kiedy wierni poznają rację powstania krzyża, przypomną sobie scenę, o której Pan mówił, że Ojciec Święty ma w ręku ten krzyż, opiera nań głowę, tuli się do niego, że rodzi się powinność płynąca z wewnątrz każdego wierzącego, właśnie z wiary, by tak samo przytulić się do tego krzyża, dotknąć tego krzyża, ucałować ten krzyż, a będzie taka możliwość w czasie peregrynacji, oddając hołd, ale także czerpiąc umocnienie swojej nadziei wypływającej z wiary. I to będzie się działo już bardzo indywidualnie, we wspólnocie parafialnej, w rodzinie parafialnej, przy pełnym może kościele, ale każdy indywidualnie będzie kierował swój akt wiary do Chrystusa i wyznawał w ten sposób wiarę, chcąc w tej wierze wytrwać do końca ze świadectwem, które dziś jest bardzo potrzebne. Można powiedzieć, że peregrynacja rozpocznie się w środę popielcową, tą, która rozpoczyna Wielki Post. I wtedy też rozpocznie się peregrynacja krzyża. To właściwy czas, czas liturgiczny, kiedy krzyż jest niezwykle obecny w liturgii Kościoła. Świadomie ksiądz arcybiskup określił inaugurację peregrynacji krzyża w naszej archidiecezji, wybierając środę popielcową, tak bardzo wymowną w swej treści, z tym aktem zewnętrznym posypania głów popiołem, aktem nawrócenia. Spotkanie z krzyżem, z Chrystusem ukrzyżowanym, to właśnie wezwanie do nowego nawrócenia, do zaktualizowania wiary poprzez czyny. Czyn zawsze aktualizuje wiarę. I w poniedziałek przed środą popielcową będę odbierał krzyż z diecezji przemyskiej, w której wędrował w ubiegłym roku. Jak się okazuje, bardzo ludzie byli zaangażowani w tą peregrynację duchowo przez swoją też obecność. Mamy nadzieję, że tak będzie również w naszej archidiecezji. Tak jest oczekiwanie właśnie w stosunku do tej peregrynacji. W środę popielcową krzyż zostanie uroczyście wniesiony do katedry o godzinie 18 z rezydencji księdza arcybiskupa. Pierwsza stacja to będzie kaplica księdza arcybiskupa, czyli od biskupa diecezjalnego, pasterza archidiecezji, pójdzie krzyż parafię archidiecezji. I pierwszą stacją, można tak powiedzieć, peregrynacyjną nawiedzenia krzyża papieskiego jest katedra Matka Kościołów Wrocławskich i parafia katedralna. Myślę, że to jest też symboliczne i bardzo wymowne zainaugurowanie właśnie tej peregrynacji, która trwać będzie do 2 lutego 2014 roku, święto ofiarowania w katedrze, to będzie niedziela, suma o godzinie 10, wszystkie siostry, bo to dzień życia konsekrowanego. Już rozmawialiśmy z księdzem arcybiskupem, będzie procesja z kolegiaty świętego krzyża, patronalnego kościoła krzyża świętego,
do katedry właśnie taka procesja ze świecami, z gromnicami na zakończenie tej peregrynacji. Więc rok czasu to dużo na powstanie wielkiego kapitału modlitewnego za wstawiennictwem Jana Pawła II i modlitewnego kapitału wraz z Janem Pawłem II. To nie jest, nie będzie oderwane. My jesteśmy blisko błogosławionego Pawła II, wierząc, że on jest blisko nas, tam będąc w domu Ojca. I ta bliskość emocjonalna pozwoli, myślę, wiernym próbować tak adorować krzyż, tak przyjąć krzyż, ale i przyjąć owoce męki, śmierci Chrystusa, jak to czynił Jan Paweł II. Zatem pozostaje nam tylko oczekiwanie w naszych parafiach, w naszych wspólnotach, kiedy ten krzyż do nas przybędzie. Moim Państwa gościem był dzisiaj ksiądz Marian Biskup, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Wrocławskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim wiernym naszej archidiecezji, także kapłanom, siostrom zakonnym, których zgromadzenia krzyż nawiedzi, obfitości. Obfitości łask, które będzie można uzyskać w tym szczególnym czasie łaski, jaki jest rok wiary, a dla nas czas peregrynacji Krzyża Wielkopiątkowego błogosławionego Pawła II. Bóg zapłać. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.